No hej, cześć, siemano wam wszystkim. Ach, paliłem nagrania, nie ten, muszę zmniejszyć trochę dźwięki. Tylko 5 chociaż. Niech będzie. Ale dobrze. Dobra. A dzisiaj kontynuujemy naszą historię. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą. No to już wiem. Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. O, wiedźmy właśnie. Na bagna się udamy. Czy tam moczary, no jeden zwał jak zwał. Wiadomo o co chodzi. Aha, właśnie, miałem chęci nagrać Call of Duty Modern Warfare, ale wchodząc do gry zobaczyłem, że jest nowy dodatek. DLC może. No to też dodatek. Update, o, może tak powiem. 18,4 GB, no to się ściąga właśnie, odpaliłem sobie. Tyle nowości ponoć tam jest, nawet nie czytałem w internecie, ale tam troszkę spojrzałem o co chodzi i tak dalej. No trochę dużo nowych, trochę poprawili Warzona i tak dalej, coś tam się zmieniło, nie wiem. Zobaczymy. A jak na razie to pociśniemy. A i później może wrzucę jeden taki, można powiedzieć, że specjalny odcineczek na kanał, ale to później po Wiedźminie postaram się nagrać. Jak mi internety na to pozwolą. Bo czasami to tak jak wczoraj wrzucał się filmik, nagle pyk, nie ma internetu. A co, wyłączymy mu, po co? Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, dokładnie, że go szukają. Dobrze, co my tu mamy? Odszukaj wiedźmy z bagien, użyj kapliczkę na początku słodkiej ścieżki. Coś mi tu wibrowało. Medalion? Nie? Nic? O, właśnie, czerwona ściana. Zbadaj. Dziwne, medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Mhm. Iluzja. Widać. To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. O, i teraz możemy się cofnąć do tamtego miejsca. Okone, nie pamiętam, gdzie to było. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. O, fajnie. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. Ojejku, no dobra. Wykrywanie iluzji. Gdy zauważysz drżące powietrze, podejdź do niego, gdy znajdziesz się blisko, wciśnij rozproszyć iluzję. Aha, no właśnie. Ja muszę znaleźć tamto miejsce, bo coś mi tu, kurde. Tamto wydawało, znaczy wydawało mi się, tak myślę, że to była iluzja, nie? Chyba, że jeszcze coś innego, jakaś, no nie wiem. Ale nie pamiętam, gdzie to było właśnie to miejsce. Musimy się tylko tam udać. Raczej postaram się znaleźć. Iluzja. Właśnie tu. A, czyli to tutaj, aha, okej. Okay. Nie musiałem długo szukać. O, fajnie. Tylko dalej nic nie widzimy, bo nie mamy eliksiru kota. Także, który pozwoli nam widzieć w ciemności, rzecz jasna. Ojejku, dzisiaj taki ciężki dzień, głowa mnie trochę ciśnie. Oj, nic nie widzę. O, skrzyneczkę widzę, hello! O. Ale nic poza tym, o Jezu, nic nie widać, czarny ekran. Mamy coś jeszcze? Tutaj tam coś jeszcze się świeciło. Czy nie? Ojejku. Nie, nic co nie ma. Dobra. Wypad. Wiedźmin. Dobra. Tu. Halo. Skrzyneczki. Ale lipa. No, skrzyneczki, bierz. Runiczny. Dobra. No, rękawice kawałek leżysty. O, warto było przypłynąć. Odwar z Algula. Z Algula. Dobrze. No to tyle, tak? Czy jeszcze coś? Nie, tam popłyniemy. Skąd my przyszliśmy? Bo nawet nie spojrzałem. Chyba nie. Chyba stamtąd. No właśnie. Czyli płyniemy tutaj. Może coś jeszcze spotkamy. Jakieś sekrety? O, właśnie. Tylko trzeba uważać, bo tu mi wyskoczyło. Interesujące.
No, o tym mówiłem. Ostatni blak. Dobra, idziemy do... Elegancko, już nie pomachasz rączką w bydlaku. Czy ja tam dobrze widziałem? Miecz, wzmocniona skóra czy coś? Esencja żywiołu i Maugrim. Uuu, prawie jak grał, nie no, żartuj. Maugrim? Oj, nie, ten guzik przecież jasny. A, w sumie? Nie, dobra, później. A, nie, w sumie będę zapisywał sobie części grę. Panie lasu. No, tutaj sobie zapiszmy. Będę musiał części zapisywać. O kurcze. Jaki miecz, to srebrny. Maugrim. Oj, to jak lepszy. Plus 28, moc znaku Quen. Plus 6%, Irden. Doświadczenie za cios kończący. Podoba mi się siła ataku. Nie, na razie nie będę zużywał. Mamy jeszcze coś takiego, tylko czy to jest lepsze od tego, co mamy obecnie? Plus 12 obrażenia zadawane przez potwory, aha. A jak to wygląda, jak chcę sobie zobaczyć? Też fajne, tak. Fajne. Aha, bo ja mam... wciśnij na to... Aha, na ten element, aby użyć... Nie, na razie nie, podziękuję. O, konę Haleni. Aha, no to możemy użyć, ale to co? Jak to nic nie mogę. Nie, no dobra, na razie nie. Ale patrzcie, było warto. Miecz srebrny, elegancko. Dobra, płyńmy z powrotem. Było warto. Patrzcie, miecz już na dzień dobry. Prawie, że. Już trochę lepszy, nie? Srebrny przyda się na te potwory. Dobrze, spadamy stąd. Użyj oka na chwilę, miałbym rozproszyć. No tak, już idę. Tylko musiałem odkryć to. Muszę pamiętać też o medytacji, żeby... Coś tu jest. Powinienem użyć oka. On tego używa. A, tak macha sobie, fajnie. Proste, prawda? Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. No właśnie. A, podążaj za K. Za Keikaru. Keiru, Boże. A ja tu... Oj, odnogę chciałem zbadać. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. Oj, dzisiaj no to po popisu. No normalnie. Szaro, buro i ponuro. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. No jeszcze coś. Co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro Rocci tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Ojku, czego ona jeszcze nie wymyśli? Pomogę ci. Tak, pomogę. No to skarby muszę zbadać jeszcze. Chodźmy. Jeśli może coś znajdziemy, jakieś skarby. Dobra, ja chcę to odnowę zbadać. To mi wygląda na kolejną zagadkę. Jest, poziom 6. Aha. Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Aha. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Dawaj. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. No właśnie. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. Bardzo. Spróbujmy rozwiązać. No nie wiem, no nie wyjdzie. Spróbujmy to rozwiązać. Zapal ognia we właściwej kolejności. Aha, czyli musimy... Już w sumie zapomniałem. Nie, dobra, zajmę się tym za chwilkę. Tylko chcę zbadać te inne odnogi. Które tu są, tak z wiedźmińskim zmysłem chodzę, rzecz jasna, żeby coś widzieć. I to nie pomaga. Miałeś mi pomóc, Geralt! Zara ci pomogę. Ktoś nałożył iluzję. O! A tu wyjście. Dobra, to wyjście mamy, okej, spoko.
Nie ma nic więcej? Nie, stąd przeszliśmy. To tylko tyle. No dobra, no okej. Możesz ten powtórzyć inskrypcję? Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Właśnie. Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. No, to będzie ciekawe. Może ten? Spójrz, zgasła. O, nie, dobra. Nie, ten... Chyba zrobiliśmy coś nie tak. No, gadaj. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak coś. Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Bella Gla. Nic mi to nie mówi do sposobu. A ten może zapalimy. O, się pali ciągle. Czyli ten pierwszy, okej. Okay. Oni, którzy teraz kiedyś pojadą. Tłumaczenie inskrypcji. Nie rozumiem. Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zastała pod gwiazdami. Aha, czyli chyba ten. Czekaj, coś się tam zaczęło dziać. To prawda. Jakby za ścianą się coś przesunęło. Ale to coś jeszcze jakby za głośno. 80, muzyka na 90, efekty też na 90. O, może teraz. Dobrze. Dobra, jeszcze raz. To powiesz mi to? Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Czyli... nie szedł przy swoim zwierzęciu. Aha, no to są dwa. Ten? Nie ten. Ta, to tam bym sam tam. Całkiem ładnie się pali. Już znamy kolejność. Czyli ten, dobrze myślałem, ale nie byłem pewien, no ja to tak zawsze mam. Ach, zagadki, ciekawe, ciekawe. Może jeszcze coś nas spotka? Na pewno. Udało się! Magiczny kaganek, okej. Odszukaj magiczny kaganek, no dobrze. U, jaskółkę widzę. Mam coś tutaj jeszcze po boku? Dyneczkę widzę. Jak myślisz? Czytoku. Nie ma żadnego podniosę. Napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. Może, nie wiadomo. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Dobra. Ale najpierw skrzyneczka. Pani Keiro. Dobra, buty. Buty. Notatka wiedzącego. Dzień 3275. Ostateczne wnioski w kwestii kaganka. Dobrze. Nie ma tu chyba nic więcej. Nie, jaskółka, no ale to wiadomo. Tutaj jeszcze jakieś przejście, jakieś coś. Może tędy?
Medalion drży. To miejsce mocy. Mhm, i widzę, co tam jest. Mhm, nie chce mi się... Nie no, pójdziemy, jasne. O, jeszcze jeden punkt zyskaliśmy umiejętności. No to może sobie wykorzystajmy go w końcu. No tam troszkę pieniędzy mamy, nie? Dwa punkty, okej. Okay. To było do szybkich ataków, proszę bardzo. Na maksa mamy zrobione. I silne ataki. Tak, na razie to dobrze. Jakiś znak mam? Co to jest? W ogóle zapomniałem. Akcji, właśnie, akcji. Sugestia. To się właśnie przyda na początku. Zaraza. Mhm. Ja bym powiedział, no, no może to dokładnie to samo. Nie podoba mi się to. A my mamy wpis? O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bestiariusz. Tu... Aha, bestia. Pies. Golem. Golem. Czego on się boi właśnie? Dwimerytowa bomba. Istoty magiczne. Czy mamy olej? Istoty magiczne. Czy my mamy olej? Nie wiem. Oleje. Ta, zapomnij, że my coś mamy. Mhm. A bomba dwimerytowa? Nie. Smoczy sen. O, to będzie ciężko. Pyk. Lepszy. No, chodź. Silne ataki. Szybko go wyjdziemy. No i dobra. Nasze wartościowe rzeczy. Bełty, olej. O, przeciążony jestem. Coś mi tu zawibrowało, okej. Okay. Przeciążony, no tak, 60. Aha, czyli muszę sobie zwiększyć wagę. Nie no, wyrzuć już, to wyrzućmy, no i to. A jeszcze tutaj mamy trochę pieniędzy na tych innych, innej waluty, o może tak to powiem. Co myśmy podnieśli? Bełty wybuchowe, tajemnicze, aha. Rękawice kawalerzysty, olej przeciw istotom magicznym, odwary z Algula. Aha, no dobra, wszystko jest okej. Okay. Jeszcze tu są skrzynki, o, kamienie. Miecz, ale to nie będę podnosił. Spodnie kawalerzysty, filtr Petriego. A, weźmy. I trochę pieniędzy. Znowu przeciążony. No dobra, pogrzebmy trochę w ekwipunku. Co jest droższe? O, to wyrzućmy tu. Śmieci jakieś będę nosił. A, zostawmy sobie. Dobra, tu jeszcze jest skrzyneczka. Co my tu mamy? O, Czernobóg. Dobra. Tam jeszcze coś, żebym widział taką ścianę. Tutaj, Ard. Proszę bardzo. No i tak chyba tędy w sumie musimy iść, bo innej drogi nie widzę. O, skrzyneczka. Swarug. Podpal. No, podpal. Widzimy. Geralt, dawaj. Jakie skarby. Aha, podpal. A ja nie mogę tam czegoś. Trupa przeszukać? Kościo trupa. Aha, to tylko tyle. No dobra. To wychodzimy stąd. To idźmy tędy w takim razie. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Znowu? Aha, dobra. Czyli to odnawiałeś. Ale tym razem już nie ma punktów. No tak, no, trochę głupio było, gdybyśmy w kółko dostawali punkt z jednego. Już byśmy mieli wymaksowaną postać. Chodź, Keira. Jak tam? No. Idziemy stąd. Nie ma. To trzeba, będę musiał pilnować questów, bo idziemy? Wiem, że niektóre można ominąć. Chcący, niechcący. Ja bym nie zauważył. Dobra, jest wyjście. Okej. Okay. To w takim razie dzisiaj dwa odcinki z Wiedźmina się pojawią. Oh, wreszcie. Ale chyba było warto, nie? Prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary, a opowiesz mi potem wszystko? No, nie wiem, czy będzie okazja.
Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Postaramy się. Ciebie, nie, na pewno. O, postaram się. Postaram się. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. A czekaj. To ja też chcę. Nie. Magiczny kakanek. Okej, okay, zrobiony. Zadania zobaczmy sobie. A może to zrobimy? Nie, no żartuj. Śledzenie Ciri. Znajdź chatę guślarza. Szukaj wiedźmy z bagien. Chata guślarza. Odwiedź Triss w jej domu. No dobra, ale zróbmy znajdź chatę guślarza. O, właśnie to. To i to byśmy zrobili dzisiaj, myślę, w tym odcineczku. Dobra. Trochę daleko. Zaproszenie od Keirin, jest okej. Dobra. Jakiegoś najbliższego punktu, to szybką podróż użyjemy. Właśnie, ale najbliższy to jest dopiero tutaj. Chyba, że jakieś nieodkryte jest po drodze. Ale to nie wiem. O, ile zapytajników? Jeszcze wszystko, wszystkie tablice niezwiedzone. Ojejku, dobra, kuni. Płotka, chodź. Gdzie jesteś, kłoniu? Dobra, mamy płotkę. Cwałem. Dawaj. O, na drogę, elegancko. Uciekaj! Wilki nas gonią. Już nie gonią. Uciekaj! Nie! Wiedźmin! 11 poziom, chyba was piórkowało. O, dobra, pyk, zsiadamy z konia. Oj, przepraszam was, ale taka pogoda, że aż ciężko. Dobrze. Która to? Aha, ojejku. To jeszcze spoko. To trochę czasu jeszcze mamy, te dwa questy zrobimy. W następnym odcinku odwiedzimy może tą Triss. Zobaczymy, jak to wygląda. 10 poziom, no to są sugerowane. No, ale nie wiadomo, co nas tam spotka. A przebiegniemy się troszkę. No to niedaleko, to po co nam płotkę wołać. Chata guślarza. Oho, kłopoty guślarz ma. Zobaczymy. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Musicie już iść. Wydaje mi się, że musicie już iść. Musimy? Tak. Musicie. No. No, to idziemy. Raz w podskokach na jednej nodze. Po co zobaczmy, mam kim jest zabijać, człowiek, który naraził się kumplom Edrika. No właśnie, po co mam zabijać ich, jak mogę użyć znaku akcji. Dobrze. Halo! Jest tam kto?
Otwórz, jest bezpiecznie. Kogo diabli są? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Jak ty na mnie czekałeś? Czekałeś na mnie? Gości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni. Biały wilk i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Nie trzeba było zdejmować. Na ochronę przed czym? Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia. Co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Ojejku. Dobra. Szukam Anny i jej córki. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. 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 Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Księżniczka? Co za księżniczka? No właśnie. Księżniczka? Koza! Uciekła! O, koza. Mhm. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Aha. Nie będę biegał za kozą. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. No pójdę, no co? Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. What the... Co? Przedmioty fabularne. O, jestem przeciążony. A jak to tak? Dobra, to wyrzućmy. Okej. Okay. Fabularne. Dzwoneczek, okej. Okay. Fajne. Łowy, ale wilki też są. Już myślałem, że zabiłem. Zagryźli. Księżniczkę tej kozy. Wilk z wilkiem. Dobrze. Się sadło. Okej, przyda się. Piesadełko. Dobrze. O kurde. Dobra. A co pani robi? Opalamy się, tak w środku lasu?
Nieładnie, nieładnie. Co to jest? Jakiś flak, jakiś coś, nie wiem. Niedźwiedź. Oho! Mhm. Jakim mieczem niedźwiedzia? Kurde, babi! U nas zezre na śniadanie. Ła! Oj, wiedźmin. Pyk. No, kozia, gdzie jesteś? A pójdźmy sobie tutaj, żebyśmy nic nie spotkali gorszego niż niedźwiedź. Gnijące mięso. Pewnie. O, skrzyneczka. Uuu, mistrzowski stalowy miecz cechu niedźwiedzia. O, cechu niedźwiedzia. Fajnie, śmiesznie trochę. O, skrzyneczka jeszcze. O, zawsze to trochę. Chyba wszystko, mam nadzieję, zebraliśmy. Gdzie ta kłoza? Dobra, spadamy stąd. A czekajcie, jeszcze tu coś było, nie? Tu jest ta kłoza, Boże, ja nie widziałem. No dobrze w sumie, że eksploruje się dane miejsce, bo mistrzowski miecz stalowy. To spoko. Tu jesteś. Jaka kozia. Chodź, wracamy do guślarza. No. O Jezu. Chodź, koza. Goat Simulator mi się przypomniał. No chodźże! Simulator kozy, najlepszy. A, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmy. No chodź. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Tędy, łaskawa pani. Tędy, łaskawa pani. Chodź. To musimy cały czas dzwonić. A szkoda, że się nie da trzymać i dzwonić po prostu. Klikać. Oj, się oddaliłem za bardzo. Kozia, chodź. Kurde. Bo cię na kozie mleko zrobię. Nie no, żartuję, ale chodź, koza. To tutaj grasował ten niedźwiedź. Dobrze, że pozbyłem się go wcześniej. Mhm. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Chodź, koza, Boże. No dobrze właśnie, że wcześniej się tego niedźwiedzia pozbyliśmy. Dobrze mówi, Garo. Chodź, kozia. No czego? Co za koza, chodź. A tu jest chata guślarza, Boże. Chodź, koza. No, koza, chodź. O, zapytajnik jeszcze lepiej. Co za koza niesforna, no chodź. Kotko, że... to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz z nimi wiele. Boże. No, nigdzie masz. Nie ma. Nigdzie nie ma. Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. No, wilki jakieś. Koziu moja, koziu miła. No. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. No właśnie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Też mam taką nadzieję, guślarz. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. To masz, kozę. Aj, wiedźmin widzę, że... zaraz wrócę. Aha. Może być? No,
Nie, dobra. Co to był? Takie, co nie żyje, a nie umarło. Takie, co nie żyje, a nie umarło. A nie umarło. Co? Co mało, muszę wiedzieć więcej. To wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No, przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czyli? No właśnie. Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. No właśnie. Skąd o tym wszystkim wiesz? Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było, Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie. Teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Mądre słowa. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie. Musiałeś coś zauważyć. Właśnie. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. To przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Do czego ci krew? Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny, duchom rasa obca. Nie ma znaczenia. No, ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Wspominałeś o... Dobrze słyszałem. Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Roz...
porozmawiaj z baronem. Przeczytaj bestiariusz i dowiedz się więcej na temat porońca. O, skrzyneczka. Nie, nie możemy. To baron. No tak, wiadomo było, lubi wypić, nie? Bestiariusz, proszę bardzo. Niedźwiedź. Istoty magiczne. Nie, człowiek niedźwiedź. Poroniec. Wilkołak. Ulf Hedin. Poroniec. Na co on jest wrażliwy? O, przeklęty. I akcji. Aha, żeby go uspokajać pewnie. Aha, poroniec ukrywa. Z ukrycia wywoła, wychodzi nocami, czając się w pobliżu posłania ciężarnej, absorbując siły witalne jej. No tak, 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 dobra. Necker, jeszcze sobie odkryję to. Mglak, oj, upiory, południca, upiór, północnica, południca, jest wschodnica? Możliwe. Morowa dziewica, dobrze. Porozmawiaj z baronem. To może być interesujące. I w sumie zrobimy jeszcze... Nie, w sumie wiecie co? Przerwę bym zrobił i drugi odcinek będę nagrywał. Tak, 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 tak. Zadania jeszcze, zobaczmy. Panie lasu, to by się przydało zrobić. Ale to po tym, po rozmowie z baronem. A wszystkie zakończone questy. No i dobrze. No ile ich? No już trochę zrobiliśmy. A zlecenia jakieś mamy? O, mamy. Biały sad. No dobra, okej, to mniejsza, poboczne. Poboczne, a ja ciągle główne. No właśnie, to poboczne chwile. Ojejku. Dobra, także na razie zakończymy sobie odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco. A ja was zostawiam, także trzymajcie się, pa, pa.